Witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Witam dotychczasowych subskrybentów, jak również nowe osoby, które oglądają, słuchają tego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału, jak również do lajkowania filmów, komentowania. To też pomoże w dalszym rozwoju kanału, do udostępniania tych filmów. Jeśli chciałbyś też wesprzeć kanał stawiając wirtualną kawę, to można to zrobić przez portal Bajka.Fi, jeśli uznasz, że warto wesprzeć w taki sposób ten kanał. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest donosicielstwo polskiego społeczeństwa w trakcie okupacji niemieckiej. Jest to temat niełatwy, temat, który często się pomija, czy temat, który jest związany z tym, czym się w zasadzie większość ludzi chwali, albo przynajmniej ta oficjalna narracja, która jest widoczna przy tworzeniu polityki historycznej, czyli to, że Polska nie kolaborowała, nie było żadnego rządu kolaboracyjnego, że zawsze Polska twardo się sprzeciwiała Hitlerowi i Niemcom III Rzeszy i w żaden sposób nie zhańbiła się. Kolaboracją. Jednak, gdy bierzemy pod uwagę okupację i działalność już poszczególnych ludzi, to widać, że donosicielstwo było wręcz na porządku dziennym. Nawet polskie państwo podziemne, armia krajowa, organizacje niepodległościowe, konspiracyjne dostrzegały problem donosicielstwa w okupowanej Polsce i próbowały też przeciwdziałać tej fali, która powodowała, że praca nawet konspiracji była bardzo, ale to bardzo utrudniona. Cunki mówią, że w okupowanej Polsce przez Niemcy, w tej części Polski, donosiło około 60 tysięcy osób. W samym Krakowie na 300 mieszkańców był jeden donosiciel. Te donosy były z różnych powodów kierowane z zazdrości, z chęci jakiegoś odwetu. Powody, które kierowały ludzi, żeby donosić do przeważnie Gestapo, no były różne. Można przeczytać treść takich donosów, które pokazują, że donoszono Niemcom praktycznie na wszystko. Na przykład jeden z takich donosów brzmiał: Uprzejmie komunikuję, że w domu przy ulicy Koszykowej 19, mieszkania 6 są przechowywane wartościowe meble i dzieła sztuki po Żydach. Obawiam się, że przy obecnych przegrupowaniach rzeczy te zostaną wywiezione i schowane. Albo inny donos, gdzie miał jeszcze odręcznie domalowaną swastykę. Treść tego donosu brzmi: zawiadamia niniejszym najwyższą władzę, że uczęszczają na zabronione komplety i tutaj padają nazwiska i adresy tych ludzi. Wyrażają się bardzo obraźliwie o wszystkich władzach Trzeciej Rzeszy. Poza tym czytają często tajne gazetki i rozsiewają kłamliwe wiadomości, uwłaczając w tym czci najjaśniejszego władcy. Żądamy ukarania ich najwyższe władzo. Heil Führer. PS prosimy o szybkie działania sprawiedliwości. Podpis na tym donosie brzmiał lojalni obywatele. Te donosy trafiały przeważnie do gestapo, nie tylko w Warszawie oczywiście, czy w tych większych miastach jak Kraków, ale też w tych miastach mniejszych. ZWZAK dostrzegała skalę masowego zjawiska donosów, Armia Krajowa też widziała, że te donosy są zagrożeniem dla działania konspiracyjnego. Szacuje się, że około 30% aresztowań wszystkich, które były przeprowadzone przez służby niemieckie, wiązało się z jakimś donosem. Żeby też tą skalę zauważyć, to na przykład w Łodzi, w samej tylko Łodzi, w biurze szefa Gestapo Łódzkiego, codziennie do niego trafiało 40 donosów. Co ciekawe, ludzie, którzy badali te donosy, to zwracają uwagę na jedną cechę tych donosów, że 90% napisanych donosów do niemieckich władz posiadały błędy ortograficzne. To z kolei by świadczyło, że donosicielami byli głównie ludzie prości, często niezbyt dobrze wykształceni. Ciekawe również jest to w tych donosach, że te donosy często od jednej osoby są jakby pisane kilkakrotnie. Niejako wręcz ktoś ponaglał władze niemieckie, żeby się zająć jakąś sprawą. Na przykład jest taki donos, której treść br brzmi: Byłem trzy razy w Gestapo przy Alei Szucha 25, aby zameldować pewne informacje, ale mnie trzech sierżantów wypędzili i powiedzieli, że tu nie wolno chodzić. Widać, że niektórzy bardzo chcieli taki donos złożyć, nawet jakim Niemcy uniemożliwiali to, żeby powiadomić ich o jakiejś sprawie. Donoszono na różne osoby, załatwiano osobiste porachunki, nawet mszczono się na ludziach ze względu na jakąś utraconą miłość, ze względu na to, że ktoś miał jakiegoś kochanka czy kochankę. Również donoszono na Żydów albo na ludzi, którzy ukrywali Żydów, chociaż taki donosiciel zapewne miał świadomość, że taki donos skończy się zapewne karą śmierci i dla tych, którzy ukrywali, i dla tych, którzy byli przez na przykład Polaków ukrywani. Nawet były takie donosy, że jeden z klientów restauracji doniósł napijanego kolegę, który po pijaku zaczął tam śpiewać czy wykrzykiwać jakieś hasła antyhitlerowskie. Bardzo zaskakujący może być fakt, że niektóre donosy, chociaż raczej nie można tutaj przypuszczać, że taki donos był w jakiś sposób napisany pod wpływem czerpanie korzyści majątkowych, ponieważ ktoś pisze na przykład o tym, że przypadkowo gdzieś przechodził jakąś ulicą i coś zauważył, ale nawet w takich donosach niektórzy wręcz przejawiali wielką gorliwość w tym, żeby zapisywać każdy adres, każdy szczegół takiego donosu, żeby wszystko podać. Jak na tacy gestapo, świadczyłoby to o jakiejś zawiści. Na przykład jest taki donos, który mówi o tym, że ktoś zobaczył, jak rozładowuje się jakaś ciężarówka z mięsem. Być może ktoś po prostu był o to zazdrosny, że on czegoś na przykład nie dostał, a innym się pomaga. I ten donos warto też zacytować. Przechodziłem ulicą Freta. Była godzina piąta, szósta po południu i widziałem jak zajechała furmanka naładowana pełna mięsem i dorożka z mąką w workach po 100 kilogramów. I zaczęli to znosić pod numer 37 na tej ulicy, że aż ludzie przystawali i kiwali głowami z podziwu. Zaciekawiło mnie to i wszedłem do bramy. Handlarze szli w podwórze do oficyny na pierwsze piętro do mieszkania numer 12, którego okno wychodzi na ulicę żydowską i tym oknem podają żydom wszystek towar. Wracając, zauważyłem, jak drudzy handlarze znoszą towar dosłownie całymi worami, aż stękają pod ciężarem do dozorcy domu i do mieszkania numer 6, a ci się bogacą, zarabiając po kilka tysięcy złotych na dzień ale wręcz zakrawał pewną ironię fakt, że Niemcy mieli tych donasów aż za dużo. Pewna kobieta, która nie ukrywała swojej tożsamości, Zofia Kędzierska, tak donosiła do Niemców na ludzi, którzy są w konspiracji polskiej, że w 1942 roku Niemcy wysłali ją do obozu koncentracyjnego, ponieważ mieli tych donosów od niej za dużo i w wyroku po przeprowadzonym śledztwie było napisane, że ona napisała wiele anonimowych listów do niemieckich urzędów, w których z czystej złośliwości oskarża polskich obywateli o działalność antyniemiecką. Czyli nawet Niemcy, za to, że ktoś donosił zbyt dużo, postanowili wysłać taką osobę do obozu koncentracyjnego. Te dokumenty badała profesor Engelking, która stworzyła takie archiwum, teczki z tymi dokumentami, związanymi z różnymi donosami. Ona stwierdziła po przebadaniu tych wszystkich dokumentów, że ponad 30% z tych donosów, które ona analizowała, dotyczyło Żydów. Są tam takie donosy, że ktoś mówi na przykład, że podaje wszystko z ideowych pobudek, gdyż nienawidzę Żydów. Być może nie wszyscy rozumieli, że to jest wyrok śmierci, ale na pewno musieli coś wiedzieć, że będzie to się wiązało z jakimiś bardzo, bardzo poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla takich osób, na których ktoś wysyła taki donos szczególnie że na przykład niektóre donosy to zapewne ktoś piszący taki donos musiał wiedzieć że się to skończy śmiercią no bo jeden z donosów do Niemców był na przykład taki Dniejszym zawiadamiam że Marian Ryciak syn Franciszka jest polskim oficerem i się ukrywa u swojej matki która świadomie ukrywa go przed władzą niemiecką w Kosowie powiat Sokołów Inny donos z kolei był napisany na osobę, która była tramwajarzem, ukrywała też się, ale działała w konspiracyjnej organizacji. Dlatego polskie podziemie mocno tych donosicieli zwalczała. Trzeba tutaj wspomnieć o ludziach, którzy zachowywali się przyzwoicie, a są do dzisiaj anonimowi a byli to polscy pracownicy poczty. Oni też narażali życie. Ale kiedy widzieli na przykład taki donos, bo przykładowo był adresowany do Gestapo, ale nie było na nim adresu zwrotnego, to często ci ludzie na poczcie te donosy odławiali i wyrzucali po prostu. Niemcy niestety się zorientowali w tym i zaczęli sami wysyłać takie donosy czyli to były fałszywe donosy, które oni wysyłali, które służby niemieckie wysyłały, po to, żeby sprawdzić, co się z nimi dzieje. Więc kiedy taki donos wysyłany przez służby niemieckie nie dochodził, to zaczynało się śledztwo w konkretnym urzędzie pocztowym. Przynajmniej trzech pracowników poczty zostało skazanych i rozstrzelanych. W Krakowie też działał kontrwywiad Armii Krajowej, który gromadził informacje na temat donosicieli. Między innymi tam żołnierze z tego oddziału pracowali w urzędach pocztowych i wyłapywali te donosy. Często ci ludzie, którzy byli ratowani, o tym oczywiście nie wiedzieli. Problem donosicielstwa był bardzo duży w Polsce, chociaż kiedy bierzemy pod uwagę na przykład trzecią Rzeszę, to oczywiście tam był jeszcze większy. Natomiast i tak tutaj było to widoczne bardzo mocno. I oczywiście cierpieli na tym ludzie, którzy często chcieli pomagać innym. Niektórzy z tych donosicieli, tak jak wspominaliśmy, okazywała wręcz nadgorliwość w tym, żeby takie donosy, informacje, często bardzo szczegółowe, podawać władzom niemieckim. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Zapraszam do komentowania. Jak zwykle proszę o komentarze kulturalne bez przekleństw. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.